Siema! Dzisiaj niedziela. Wiecie, co to znaczy? Że jutro z powrotem do szkoły albo egzaminy. Ale to też znaczy, że dzisiaj jest niedziela ze Steel. Co to jest niedziela ze Steel, jeśli nie wiecie? To jest po prostu seria, gdzie robimy kompilację różnych rzeczy. Jeden prank, jeden coś tam, coś tam, coś tam. Zobaczycie w każdym razie w odcinku. W ostatnim odcinku dobiliście 90 tysięcy 8 łapek w górę. Zaskoczyliście mnie, bo nie spodziewałem się tego, ale jak już możecie 98, to na tym odcinku, żeby spróbować 99 999, ale nie jedna łapka więcej, bo będzie źle. Możecie klikać subskrybuj albo gdzieś tutaj pod spodem, pod filmem, żeby być na bieżąco. I jak chcecie wiedzieć, kiedy wstawię nowy film, to zaznaczcie ten zesrany dzwonek, bo teraz to tak działa niestety. No. Komentarz tygodnia. Od Nachos. Łokieć pięta. 3 szczykawki. Steel ma numer każdej matki. Ja pierdzielę. O! Mamy fanarta tutaj, wiem, że dużo was pytaliście się o nowy adres, więc nowy adres będzie w opisie, postaram się go ogarnąć, to będzie adres w Warszawie, gdzie ja będę jeździł i odbierał fanarty, więc w każdym razie, jakbyście chcieli coś jeszcze wysłać, wiem, że dużo was czekali, możecie teraz tam wysyłać na adres warszawski i tam będę odbierać i otwierał właśnie niedzielę ze Steel albo na osobnych odcinkach. Tu mamy coś od Kingi, masz Kemi, wysłał ktoś, który ma na tą samą literkę co ty. Ale otwierzamy, masz 2 grosze dla pana, żeby pan siedział grzecznie. Tutaj ciastka kermiwe, że będą. Dobra, Kinga, coś tu nam wysłała moja widzka ziomeczka. Mamy papierki dla Kermina. Masz. Mamy papierki dla Kermina. On taki bardzo spokojny. Musicie zostawić dla niego lajeczka, bo on jest bardzo grzeczny dzisiaj, naprawdę. Nie wiem, co go skłoniło do bycia takim grzecznym, bo teraz się obsra i ucieknie. Jak on się nie wystraszył? Nowy pisze. Aha, dobra. Czyli nieużywane. Dobrze, że dostaję nieużywane fanarty przynajmniej. Masz Kermi, masz takiego misia fajnego. Będzie cię lizał. Nie. O kurde. Dobra, co tu jeszcze mamy? Mamy... Na pewno się przyda. Spokojnie, ziomek, spokojnie. Kwas cytrynowy. Do czego? Do czego to ma się przydać? To jest jakiś prank, masz Kermi. Kwas cytrynowy. Do ciebie ponoć się przyda, więc trzymaj. Jej! Dla Dubiela, bo jest gównem. Ja tak nie mówię, po prostu mówię, co pisze na kartce i pisze, że Marcin, po oglądaniu twoich ostatnich ustawionych pranków strasznie się zesrałam, więc musiałem kupić dużo papieru toaletowego. Jak już skończyłam srać i usunąłem twój kanał ze subskrypcji, został mi nadmiar papieru toaletowego, więc stwierdziłem, że skoro Steel z tobą przebywa codziennie, tak też myślałem, Kermi, też bym spierdzielił. Skoro Steel z tobą przebywa codziennie, to jemu się przyda bardziej niż mi. Dobra, co tu jeszcze mamy, Kingusia? Przekąska! Przekąska! O! Zdrowe ciasteczka! To mogę zjeść. Dzięki. Teraz jestem serio. Po tym nagraniu od razu idę na siłkę, kurde, bo jestem gruby i muszę działać. I kolejne ciastka wysłaliście mi pokruszone. A te ciastka są mega dobre. O, yeah! Coś w opakowaniu ze serduszkiem. Tato jest super! Tato jest super, dzięki. Już coraz bardziej myślę, że to jakiś prank. Patrzymy dalej. Budyń, wiem, że lubisz. Nie, nie lubię. Znaczy, nie wiem, czy lubię. Na wieczór. O, jest wieczór, ludzie gotowi jesteście. Cokolwiek to będzie, to muszę to zrobić teraz. Ale herbatę, nie. Muszę zrobić herbatę. Muszę zrobić herbatę. Muszę zrobić herbatę. No, powiedziałem, że zrobię. Ja jestem człowiek swojego słowa. Żartowałem, nie ma czajnika, bo zmieniliśmy. Dobra, zrobię w taki swój sposób. Kubek. Herbata. Woda. Zrobione. Kurde. I w środku mamy jeszcze... O, o, nie, tu jeszcze bum pisze. Boję się. O! Gdzie to poszło? Balony do kinderek. Spróbujemy jeszcze raz te kinderki. Obiecuję, bo kurde, dobiliście tam 150 tysięcy łapek. To było niewiarygodne. Mamy teraz to. O, zawsze o tym marzyłem. Nice. Reksio. Dzięki za to. Będę oglądać dzisiaj do snu. Reksio. Będę dzisiaj oglądał do snu. Chwila nadeszła na nasze dziwne rzeczy. Mamy... Co to jest? Ba-ra-ba-pa-pa-pa. Co to kurde jest? Co to jest?
Można rzucać w to tego chickena ten i on łapie kulki. O kurde, łapie kulki. Zajebiste. Patrz, jedna osoba wsadza to na głowę, a druga osoba rzuca i łapie się kulki na głowę. Ale jaja. Dobra, następna dziwna rzecz. Lisaki. No, nie są dziwne. Jeden jest zepsuty. No. Idziemy reklamację zgłosić. Nie może tak być. Co to za kur... Co to w ogóle ten? Co to ma być? Pokemony! Trochę się spóźnili, ale całkiem fajne. Szkoda, że to się zepsuł, więc mamy Balbesauro i Charmandara. Dobra, to tyle na dzisiejsze dziwne rzeczy. Daj... Zapomniałam. Jeszcze to jest dziwne. Dobra, teraz zdrapujemy zdrapek, nie? Połóż się, ziomek. Patrz, jak ładnie zdrapujemy. Weź rączkę. Dobrze. Pieniążek. No i zdrapuj. I zdrapuję. Dobrze, Kermi, zajebiście. Jesteś moim nowym dubielem. Zobaczmy to, jakie mamy wygrywające liczby. Ale by były jaja, jakby numer 17 było tutaj, by było wygrane. Pierwszy numer, co Kermi zdrapał. Mamy tak, 11, 33, 39. Kurde, same 30. Patrz, Kermi, 30. Same 30. Ty to masz szczęście do 30 dzisiaj. 17 nic nie było, ziomuś. Zdrapałeś, masz kolejne. Po jednym. 49, nic nie ma. I będzie łatwo zobaczyć, czy coś wygraliśmy. O, bo wiesz, można zobaczyć od razu, czy jest 30. Trzymamy kciuki, że będą 30. 31, nie. Ostatnio coś wygraliśmy. Więc, kurde, nabijamy teraz, kurde, łapkę w górę. Jak będzie łapka w górę, to będzie wygrane. Dobra, dawaj, zdrapuj następny. Dobrze. Numer 8, jej. Dawaj, kolejne. Dobrze, dobrze. 22. Oj, ty koleś, masz pecha dzisiaj. Numer 7. Dobra, ja zrobię resztę, bo chłopak się męczy. Czemu on tak leży? Czemu on nie ucieka? Chyba dostał pan ten. Wylew miał czy coś. Dobra, jedziemy dalej. 41, 18. Kermi, nie mamy dzisiaj szczęścia, a już schronisko czekało na pieniążek. 50 i 35, mój drogi Kermitek. I moi drodzy ziomy, nic nie wygraliśmy, widocznie już mnie nie lubicie, widocznie za mało łapek daliście i po prostu mnie nienawidzicie już. Ja to wiem, ja wszystko wiem. Dobra, i teraz sztuczka magiczna, gotowi jesteście? Patrz, Justynka, patrz. Kermi, patrz, Kermi, patrz. Czemu zakrywasz, patrz? Patrz, nie uderzę. Kermi, patrz, patrz ziomek, bo będziesz pod wrażeniem. Gotowy jesteś? O! Wow! Dobra, zdrapka, nic nie było. Ciśniemy dalej. Teraz mam wyzwanie od widza. Jak chcecie zrobić swoje wyzwanie, to po prostu napiszcie na dole w komentarzach swoje wyzwanie i wybierzemy po prostu jedno fajne na następny odcinek. Dzisiejsze od Iga TV. Ubierz stanik Justyny i przebiegnij się. Dobra, na dzisiejszy szybki prank i spokojnie, to nie jest ustawione. Mam dwa pudełka ze sobą. Generalnie schowam się do tych pudełek. Będą nałożone na siebie tak. Czy coś w tym stylu. Moja przyjaciółka Monika tu dalej jest. Przyjechała nam pomóc, ogólnie z przeprowadzką. Więc mamy dwa kartony na korytarzu na śmiecie i Justyna jej powie, chodź Monika, pomóż mi wynieść śmiecie. I powie jej, żeby wzięła te dwa kartony, w którym ja będę. Wtedy ja wyskoczę i ją wystraszę, a ona jest strasznie strachliwa. Jedną kamerę mamy w kuchni, a druga będzie tu. Weźcie śmiecie zaraz czy coś.
Sodoma narobił k***a pudełek i k***a. Czemu nie wyszłaś tam? Bo dopiero zakładałam buty. Aha. A ty mnie widziałaś? Nie. O kurde. Siedziałem tam z 10 dziewanych minut. O kurde. A więc to koniec naszego dzisiejszego odcinka niedzielę z tyłu. Jeśli wam się podobało, klikajcie tam na dole subskrybuj. Jak będzie dużo subskrypcji, to nic się nie stanie. Jak będzie dużo łapek w górę, to też się nic nie stanie, ale dla was to jest, więc możecie to klikać i to, i to. Ja będę szczęśliwy z jednego, wy będziecie szczęśliwi z drugiego. Będzie wszystko super, wszyscy będą szczęśliwi. Dobra, więc no, lajkujcie 99999. Jest dzisiejszy cel na odcinek. No to widzimy się za dwa dni w kolejnym filmie. No, dokładnie tak. Siema.